Na początku sam byłem owcą. Lecz później... doświadczenie zaczęło mnie zmieniać. Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Szkolił. Ja mam tą konwencję genewską? Gdzie? W dupie. Aż do momentu, w którym teraz... stałem się nawet jego koszmarem. Tylko nie mam miejsca. O nie, mam. Czyli 5 ganów wniosek. Bardzo dobrze, wybiorę sobie. Jak się spotkamy, to wszystko na ziemię rzucasz, nie? No tak jak zawsze. Mam ci M-kę z magazynkiem 10. Tylko 10? Jak jeszcze wymagam? No bo 30 to ja mam. No. I Kamacha 30 też ja mam. No. To nie. No to Mosina dobra, 10. Też zachowam. No nie no, Mosina to mniej, no bo to jedyna na daleko dla ciebie. A tobie dam M70. Tundrę, no to dobra. Chociaż z tą tundrą to z Sebastianem ostatnio na tym dachu, jak nie trafiłem kilkukrotnie, to... No bo ona ma nastawę na 200. Tak, no właśnie, to może przez tą nastawę. Kurde. Ale nie, to się okazało, że w coś waliłem, w jakąś konstrukcję przed gościem. Taki piorunochron czy coś, chyba to. No, bo te bloki są jakieś gówniane. No i tam taki piorunochronik jeszcze jest na krawędzi. Ja walę w gościa, a to w to waliło cały czas. No Mosin najlepszy, jak dla mnie. Ile masz do Google'owo? 2200. Mam 2300. Słusznie. Zawsze o krok jestem przed tobą. We wszystkim o krok. No zgadza się, byłeś w kabaninie przede mną. No. W sumie jak jeden jest na lotnisku właśnie, a drugi z wybrzeża wraca, to dosyć szybko się można spotkać, jak oboje biegną do siebie, nie? No. Ja przed chwilą zginąłem, a zaraz się znowu widzimy, nie? Czekaj, nie będę nic słyszał przez chwilę. No. Mój cały ekwipunek, co mam na sobie, no, waży 52 kg. Kurde. No to nieźle. Dla ciebie w plecaku mam 23 kilo śmieci. Znaczy lutu, fajne. Cieszę się. Mam jakieś puszki, nie? Złom. Tak, też złom, no. Ile masz do Google'owo? Równo 1000 metrów. Ja 1007. Ha! To co ty po drodze, w krzaki poszedłeś? No ja sobie biegnę jakby bez shiftu, nie? Jak ja mam przy sobie pół wysypiska śmieci. Tak. A masz plecak? Nie. Ale jak dobiegnę szybciej, to lutne domy. Pozmieniaj łachy, żebyś miał nawet sukienkę, nie? Ale żebyś miał dużo miejsca. No, sukienkę. Ty tam lubisz takie rzeczy. Tak. Tam. Deszcz zaczyna padać. Czy żebyśmy kogoś mieli zabić w tym Google? Tak myślę. Niebo płacze. Tak to było. Jak ci mówiłem, jak było oblężenie naszej bazy, pamiętasz? Teraz sobie skojarzyłem. Niebo płacze nad ciałami naszych wrogów. W Baszna-Ja było słońce, zaczęło padać, nie? No. Ja sobie pomyślałem, o, zawsze jak pada, to my coś tam zabijali, nie? Tak. No i się okazało, że zabiję tego typa później, nie? No, tak, to jest nasza pogoda, nie? Później przestało padać. Tak, jesteśmy nieśmiertelni we mgle. Nie mam jedzenia ani picia. Ja picia nie mam, tam masz studnię. No. Jestem googlowo. To tak, napij się ze studni i na dole googlowo, znaczy jakby patrzył na mapę na północ. No. Jest szopa. No. Dwie. Tam się spotkamy. Na północ, a to trochę tak dalej, no. No, tak w takim lasku małym jakby, nie? No, tak. Ktoś tu zaczął budować koło studni. Jakiś pal. No być. Cię tam nie zesnajpili z tego pala. Z dubeltówki? Nie ma takiej opcji. Mam oczy dookoła głowy. Ty lubisz
Trudnie. Napiję się do białości i biegnę do ciebie, czyli tam, tak? Cisy zrzut. Jestem na miejscu spotkania. Ja mam 100 metrów. Jedzeniem też nie pogardzę. O ty kurde, jaki... No, tuścioś! Tłusty mój lud! To jest gift dla ciebie. Ładne gumowce. No, to wszystko? Jak rolnik jestem. Tak. Jestem twoim pracownikiem na roli, nie? Tak, to żegnam, ja idę na zrzut. Ej! Co tu się dzieje? Bo ci ten... Co masz dla mnie? O, jedzenie, bardzo ładnie, bardzo dobrze. Ja tylko wiesz, loguję się do DayZ, ty mi wszystko dajesz, ginę i dziękuję. Maskę nawet, kurde. No teraz wyglądam jak gopnik tak zwany. Ja pierniczę, nie? Jak rosyjski ochroniarz. Ja cię... O, naboje, okej. Okay. Trochę lipa, że mam nastawę na 200 podstawowo. Aż mi się gra zacięła, jak ci to ukradłem, ty. Z tłumikiem, zajebiście, co tu się dzieje? Ale to nie jest dla ciebie. Już jest. Ty, czekaj, bo tak rzucam, a pamiętasz kiedyś? Oj. Nie podnoś się. Chcę przypomnieć, jak to się strzelało, bo ja ciągle ginę w tym DayZ. Masz. O proszę, predator. No, nie mogę go podnieść. Zbugował się, ty. Możesz go podnieść? Co? Halo? Bliżej podejdź. Co? Halo? Bliżej podejdź. Nie da rady, zbugował się. Ani w rękę, ani tak. O, czekaj, coś poszło. Nie. Ja go podnieś. Nie działa. Jaki masz pik? Czekaj. No 63. No ale ty też go nie możesz podnieść, tak? Jak nie? Ja go podnoszę cały czas. Już go mam. No nie masz nic. No dobra, lognę się, może coś się ścięło. Tłumik na nim jest mocno uszkodzony, no ale to ci nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Najwyżej. I tak mocno uszkodzony, to parę strzałów pójdzie na cicho chyba. Mi dałem ci do niego jednak magazynek 30. Bardzo dobrze. Mi wystarczy jeden strzał na cicho i już jakby gość jeden leży, nie? To jeszcze kilku już. Dziesiątkę sobie zostawił. No i gra padła. Dobra, super. Nie zginął od jakichś dubeltów. Ja wyglądam jak gopnik. Kurde, jedzenie, zapomniałem. Przez jeść. Przydałaby mi się luneta i wtedy już bym był urządzony. Ok, idziemy pod nowy. Tam do tego szpitala i tego domku. Pod nowy. A dobra, szpital i myśliwskie, żeby lunetę dla mnie znaleźć. Słusznie, no. No dla mnie, nie dla ciebie. Ale no, jak to będzie. Chyba cię zacięło, bo stoisz w miejscu. Kurde, no co ty? Już nagle jesteś dużo przede mną. Słychać zwierzynę, będziemy na nią polować? Pokój, bo mój kawałek 6 kilo waży. O. Nie wiem. To ja upoluję to i do tych chatek mi. Nie, ja ją zastrzelę, ty nie strzelę. Dobra, no to ja biegnę. Bo szkoda tłumika, masz mocno uszkodzony. Nie, jak coś to z tundry bym walił. Da z dupy, żeby wiedzieli, że tu jesteś. O, już Sebastian napisał coś, komentarz na YouTube. Może będzie zaraz, choć nie wiem, jak on tam ma tą pracę, może z pracy napisał. On jest w VMC-ku. Co? On jest w VMC-ku. O kurde, no to powodzenie. Bo smażyliśmy ostatnio mięso. O. Tak się to... No bo w dupie z tym jeleniem, zabijemy innego. Tak. Ja mam pełno jedzenia. Ja pierniczę, no tundra to nie jest mój gun. Nie. Udało się. I to w trudniejszy sposób udało się zabić niż normalnie. 3 strzały na jednego jeden. Bo uciekał. Jak stał, nie trafiłem, jak biegł, trafiłem. To ty biegasz obok? Dobra, ty. Tam został tusz jak chcesz, ale mam tyle steków, że... Po co? Jak ja mam 5 puszek bekonu taktycznego. Bekon taktyczny. No co, daje najwięcej jedzenia. Nie licząc tłuszczu. Lutowałeś tą myśliwską chateczkę małą? No bo jest do shotgunu. Ja jestem w barze. Dobra. Jak zwykle. Jednak nie, bo zamknięte na lotnika. Żule jedne. Mam tabletki z chlorem.
Co? Ja znalazłem coś dziwnego, coś nowego. Co niby? Taki pas dziwny. Taki jak na targu mają. Mam tu coś. Dla mnie? No. Ja już coś dla siebie znalazłem. Masz. Pasa ja mam na tundrze. Widziałem, że full gear. Wyrzuć tłumik. A po co? Zabierasz mi? No to dobra. To masz. Ty, patrz, działa. Kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera, ale dobra. Niech ci będzie. Niech stracę. I nagle tak się pochylasz, ktoś ci... Małpa wchodzi centralnie. No ale ty jesteś... Zamyka drzwi. O, zamyka drzwi. Ja bym go jeszcze puścił tutaj. Nic tu nie było. Ty... Wyrzuć tego gana. Którego? Tego co czyni. 308 win tutaj była paczka, no to akurat... Masz. Dla mnie. Tłumik, nówka, sztuka, nieśmigany. No podniszczony. No ale ten lat. Zajebiście. Widziałeś to? Zbadli damagę. Tak. Na podniższa. Na takich chatkach można się wzbogacić. W ogóle patrz jaki mam kamuflaż. Pól myśliwski. No. Mój ulubiony, no. Tu masz amunicję. Do kałacha. Ty nosisz taką amunicję. O, bandaż? Ja nie mam bandażu. Ty pewnie masz. O, ale miałem ci w łeb już szczyć. No tak. Bo patrzę jakiś typ w kapeluszu. A ty nie miałeś go tu. Chwila, trzeba popatrzeć na mapę. Tak. Jesteśmy pomiędzy dupą. To gdzie idziemy? Plan jest następujący. Idziemy do nowego soboru, do sklepu. Po co? Bo tam na pewno kogoś spotkamy. Gwarantuję ci to. Wymiana taktyka, no ale jak chcesz, to idzie. Zobaczysz, no. Bo ta małpa sklepowa tak zwana mnie dojechała. Musimy ją też złapać. Tak to jest, jak chciałeś się zakłosić szlugi. Ładnie. Tak jak wszedłeś na stację i dzień dobry, poproszę szlugi. A no i debil nie chciał mi sprzedać. Który zaprzedać nie wiem. Dzień dobry, poproszę szlugi. Jaki debil. Ja kulturalnie, no poproszę. Wytwory z tytoniu, zwane papierosami. Dobry, proszę, szlugi. No, znaczy mówię, no, szlugi niebieskie. Dawaj mnienia. Sznela. Tam biegniemy, wbijamy tam na pełnej. Zgadza się. Ja jestem koło tego domu, gdzie baza była, tam się czaiłem na nich. Ty mogłeś w sumie zostać w lesie i patrzeć z lunety. Mogłem, to tak zrobię. Pójdę, ale pójdę na wzgórze, na wzgórek. Już w sklepie jesteś? Nie, ja patrzę na daleko. W mieście mnie nie ma, jestem poza. Poza miastem jestem, na polu. A w tej chwili biegnie z ulicy na pole? No teraz kucnąłem. Przebiegałem przez ulicę. Nie wiem, bo jakiś typ szedł powoli tyłem na ulicy. Nie, to nie ja. Na samym początku, nie? Że jeszcze wiesz, to jakby zgooglował. Dobra. Czyli to nie ty. Ale no to ja jestem przy tej drodze właśnie. Ale wolno czy szedłem tyłem? No to ja byłem, to ja. Zobacz, teraz cofnę się, w tym samym miejscu będę. Chwila. Błąd. Co jest? Co? Kuźwa, już myślałem. Czekaj. To ja, tak? Nie wiem, nie zajmuję się. Co się nie zajmuje? Za co ty się zajmujesz? Świecy nie ma w tym samochodzie. Ale gówno. Co, samochód chciałem odpalić i już podjechać. Taki Jeep nowy, ty. A ten typ to nie wiem, czy to ty byłeś, czy nie. To ja, bo to od Google'owo na tej drodze to ja. No, już miałeś dostać flika. Tak, flik. No, scope'a 360 w jumpie. W jumpie jeszcze, no. Na fleszu, no takie nam walą, nie? No, scope 360 w jumpie na fleszu, nie? Ja mam fajny widok na policję. Szkoda, że tutaj nikt się nie podkrada. Ogólnie fajny widok. Mm-hmm. Tu jest taka szmata, co ja mam. No. Myśliwska. Cieszę się. Chcesz ją czy nie? Nie, ja tylko potrzebuję spodni, rękawiczek też. Nie no, znalezienie świecy jest zbyt rzadkie, żeby...
No dobra, ja idę do tego. Do sklepu. Już byłem w sklepie. Aha. Dobra. Jak coś, to mam kajdanki, nie? Jakby małpa była pościelona. No. To co teraz? Jak myślisz, gdzie lepiej iść? Na Radio Zenit czy do Starego Soboru? Tak. Gdzie? Na Zenit? Nie, tam nic nie ma. Na namioty. Stary Sobór zatem. Umrzemy najwyżej. No, umrzemy, to ty gada. Kolejne szczyptenie. W szopie z dupy sobie leżą. Ja jestem na stodołach. O kurde, ale koło kościoła byłeś przed chwilą? Tak. Dobra. W kościele jest baza. Gdzie jesteś? Za tobą, widzę cię. Ciekawe, czy ktoś już nas widział? Myślę, że tak. Jak, przecież tak pięknie chodzimy. No, środkiem pola. Patrzę się z daleka na namioty. Cicho. Za cicho. Tak. Czyli... Nikogo tam nie ma, no to ja wbiegam. Dobra. Jak chcesz, nawet możesz, nie wiem, w krzaku tam zostać i się patrzeć cały czas. Tak, ale wbiegnę do tego dużego lasu teraz. O, już tam kiedyś biegłeś. No, no. No ale dobra, standardowa obrona, czyli jeden w dużym lesie, a... Czyli ty na namioty nie będziesz biegał. Nie, nie, zlutuj sobie. Chyba, że coś poznajdujesz i mi powiesz, gdzie co leży fajnego. Nie no, szczerze temu zębiakowi w łeb. Oj, nie mądrze. Ja pier... Dobrze, że tłumi. Słychać te strzały? No ja słyszę, bo jestem blisko, ale bardzo lekko. Wiedziałbyś, gdzie jestem? Tak? Ciężko. Wiedziałbym, że na namiotach. Mhm. Jasna dupa. Znalazłem tu gun... A nie, to nie będziesz go nawet chciał. Jaki? M16, coś tam, coś. M16. M16 A2. No ma on celowników, nie może mieć. To nie ważne. Ty masz hełm? Nie, mam czapeczkę. Ja bym szybkie zedbuł do ubikacji w najgorszym momencie. W lesie, w starym. Tylko się położę. Zedbuł? Jestem. Coś się działo strasznego? Nie. Tam na górze, idąc na kabanino, jest takie gówno betonowe, nie? No. To tam chodź. Dobra. Czy idzie na kabanino, to jest takie gówno. To tam chodź. Na górze, za lasem. Na wysokości tego lasu. Na wysokości lasu jest takie gówno, tam chodź. Dobra, to... Poszczelić. Nie no, postaram się znaleźć. Gdzie on ma to gówno, czekaj. To jest na wysokości mniej więcej, nie wiem, sklep. Dużego sklepu. Co Boże. No to żeś... O! Widzę, ale to jest taki jakby składzik, tak? No. Płot jest dookoła, tak? Tak. Dobra, to ty byłeś. Ja pierniczę. Nie wiem, jak chcesz, to masz hełm. O, dzięki, biorę. I to, chociaż to już potrzebujesz do tego, to... A ja mam akurat baterię. Czy, to czy... będziesz miał najlepszy celu. Jednak nie mam. Nie, masz, bo zdechłem. Bo zdechłem, tak. O, rękawiczki. Wszystko, już nic nie potrzebuję w swoim życiu, nie? M16. No to nie, bo to gówno. No tak, bo nie mogę i tak wziąć. No. I czekaj, ja się wyloguję. A czemu? Z2, tak na 2 do 3 minut. Dobra, no to ja tu sobie popatrzę, dobra. No, ty tam lepiej nigdzie nie idź, bo... No to dobra, no to ja też sobie Z2 zrobię, dobra. No. Tylko ja za budką, żeby nie, że się coś leży na ziemi. A to te rzeczy. Dobra, no to Z2. To Z2, 2-3 minuty. Dobra. Pał MC mu się chce. Życie mu niemiłe. Oto ja podejdę tak jakby pomiędzy lotniskiem a VMC. Najpierw, żeby ogarnąć. Tak, tak. Tylko żebyś headshota tam nie dostał. Nie. Znam się na swojej pracy. O. Ja biegnę polem do VMC. Mądrze. Ty deszcz zaczął padać, nie? Przypadek? No. Nie sądzę. Mówisz, że ktoś zginie? Tak. Krew się poleje, jak to w tej piwnicy. Szczymryj? Kojarzysz ten film? Nie wiem. Kurde, klasyk. Dlaczego ja? Nie. Ale podobno. Polecam, dlaczego ja, odcinek 892.
No polecam, tylko datki. Ja to obejrzałem w telewizji, a później na komputerze jeszcze. Przestało padać. Czyli to było nasze okienko, żeby kogoś zabić, ale nikt się nie napatoszył. Czyli to był fake. Ty, ale biegłeś polem i padało, nie? Bóg tej gry nam pomaga. No, a jak dobiegłem, przestało. Tak, idealnie, nie? Ty, no powiedzą, że admini biegają, nie? Smoka se rzucił na cały, całą Czernoruś. Nic, ja lituję. Dobra, a ja będę podbiegał tą taką od rzeczki. Kusi mnie taka jedna rzecz, ale nie wiem, czy się na nią zgodzisz. Jaka? Zostawienie pułapki. Zgadzam się. Fałentego. Zgadzam się. Chociaż w Fałentego to pewnie team 5 osób, ale trudno. Mamy takie gany, że zabicie nawet koksów. No. Nie powinno być niemożliwe, że to za chwilę się ją przygotuje. Trzeba zlutować. No to dobra, to lutuj, a ja na daleko patrzę. No, czy nikt tu nie wbiega. Tylko, że ja od lotniska jakby, czy nikt nie wbiega, no ale... Ale od wyboru też tutaj widzę w miarę. Deszcz pada. Tak. No to przygotuj się. O, fajny plecak tu jest. Boże święty. Ja pierdolę. Na zdrowie. Dzień. Małpy niech się jeszcze wstrzymają. No. Muszę przygotować łap. No widoczność spada. Diametralnie już spadła. I przestało. Praszczę nawet coś. Dobra. Nie było żadnych dymów niestety, albo na szczęście, ale zaraz będą dymy. Jego pułapkę na VMC ustawia. Sami w nią wpadniemy. Będzie strzał na głośno. Dobra. Jeszcze jeden. Żeby się z lotniska nie cofnęli. Wejdą mi na plecy. Nikt nie rozpala ogniska na Hilu. Pogoda ładna. Widzisz tam coś? Nic nie widzę. VMC. No ale ktoś na pewno będzie. Toż to VMC. To ty tego smoka odpaliłeś? Może. To ty. Ale się dymi. Okej, będą lecieć fejkowe strzały. Fejk z różnych pozycji, tak jakby się ktoś z kimś strzelał. O, w dup! O. Koniec. No to poleciałeś. Nikogo nie ma, bo ja tam nie przyszedłem, nie? Odpalam przez komierz. No, założę się, że gdybym tam wszedł, to od razu by się ktoś pojawił i mi headshota walnął. Zombie do kogoś biegnie, ale to chyba przez twoje strzały. No. Zaniepokoiło się. Z wyboru też ktoś z bas może przyjść. Co? Ja nic. Dobra, biegnę powoli do ciebie. Tymi krzaczkami będę biegł. Chyba, że jak chcesz, możesz tam zostać cały czas. Będziesz patrzył, czy ktoś idzie. No tak, ale w sumie stąd to co ja tutaj zobaczę. Chociaż Hill widzę cały. To już dużo. Coś tam widzę, to dobra, zostanę jeszcze. I pobiedziesz dalej. No dobra, jak ty powiesz, że ktoś jest, to wtedy pobiegnę. Wtedy jak najszybciej pobiegnę do ciebie. Taka cisza w BMC. Kurde, dodali fajną wieżyczkę w lesie przy VMC, taką obserwacyjną. Dwie takie są. No, może bym na nią wszedł. No ta druga to nie, bo ona jest tam w bazie, nie? Widoczna. Nie, no dwie są w tym lesie. A dwie w lesie, no. Może bym tam wszedł na nią. No nie wiem. Będzie cię tam widać. No widać mnie. Jak będziesz tu biegł czy coś, to mów. No to właśnie teraz zaczynam biec. A tu strzelam do wszystkiego, co wejdzie do pałęka. Dobra. Teraz zaczynam biec. Ale nie na przełaj, tylko tą rzeczką będę biegł. I ci powiem, jak się będę zbliżał, jeszcze jestem daleko. No. Wal do wszystkiego. Jak coś krzyczy, strzelaj. Jak krzyczy po niemiecku, strzelaj jeszcze raz. Już biegnę tą rzeczką. Jak przybiegnę do VMC, to na pewno już ktoś przyjdzie. Małpy wyczuwają pogromce małpy. To wieczna wojna jest.
Jestem w tym lasku za płotem. Wchodzę na tą wieżyczkę, o której mówiłem. Ty! Zgadnij, co w niej znalazłem. No co? Minę. Idę podłożyć pod jakiś tam barak, nie? Nie. A co z nią zrobimy? Pod pułapkę ją daj, pod plecak. Dobra, a gdzie ten plecak? No tutaj, gdzie są te dwa, nie? Podłużne. Dobra. A, czyli na standardzie lecisz. Tak. Osłaniaj. Wiesz, załóż minę i plecak na to połóż. No właśnie. No i żeby w nią nie wejść, ty. A, już szedł do niej. No, ocen się może nie zauważy. Nie no, nikt aż tak głupi nie jest, jak ja. Będą biegać po tym. Nikt nie będzie chodził po wodę. Deszcz, czy już byś za chwilę zginął od tej miny? No, muszę coś wymyślić, żeby to zakryć. Zaraz zobaczę. Ja będę w tym baraku, w którym teraz wszedłem do niego. Ty mnie mam, że tam w krzaczkach jesteś jak zawsze, tak? Tak. O, pięknie, znalazłem fajną lunetę. Ale niestety zwykłego atoga. Mamy zawsze coś. Przecież masz, no daleko. No ale na daleko mam, ale w tundrze, a w tym nie mam. W tym po co ci na daleko? No to jest taka daleko średnio. Może masz rację, założyłem z powrotem tamtą. No kurde, temperatura. Masz banana? Banana? Nie mam banana. Osłaniaj mnie. Mogliśmy zrobić tak, że tą oczywistą pułapkę to nie dać miny tutaj żadnej, a po prostu podłożyć pod barak. Ta zmyła. Ale dobra. Kurde, no VMC traci dla mnie renomę najniebezpieczniejszej bazy na świecie. 68 graczy. To jeszcze 5 minut. No, 5 minut już. Halo? No. Wiesz, że zginąłem? Nie wiem. No zginąłem pod więzieniem. Aha. A słychać było coś? Nic. Jak? Nie wiem, ktoś mi musiał headshota walnąć w takim razie. Ale jak mogłeś nie słyszeć, co nie wiem skąd nawet mógłbyś ten strzał. Może z bardzo daleka. Jak pod więzieniem? Przy tym... Wychodziłem pod więzieniem, są takie transportowe te kontenery. I wychodziłem z niego, no i nie żyję, nie? Ja pierniczę. Leżysz. VMC. Typ jest więzienie. Ja pierniczę. I akurat się wychylił, jak ja nie patrzyłem, a patrzyłem na więzienie. Zabity. Zabiłeś go? No. Kurde mać, czemu ja zawsze w VMC ginę? Czemu w ogóle ja zawsze ginę w każdej akcji? Kujwa, wstał i uciekł. Ja pierniczę. Nie no, za chwilę wyrzuci, muszę go spuszować w świnie. No.